Szanowni Państwo, jedno z zadań, jakie stoi przed Państwem w czasie tych naszych zajęć terenowych, to jest przygotowanie własnego ziemnika. Zanim rozpoczniemy zbiór roślin w terenie, musimy zaopatrzyć się w teczkę botaniczną. Taką teczkę botaniczną możecie Państwo wykonać samodzielnie. Wystarczy zaopatrzyć się w dwie okładki. Mogą to być okładki tekturowe, bądź też okładki z jakiegoś tworzywa sztucznego, albo po prostu dwa kawałki sklejki. W każdej z okładek wykonujemy cztery otwory. Odległości między otworami powinny być dostosowane do wielkości gazet, które będziemy wykorzystywać podczas zbioru roślin. Po wykonaniu otworów przewlekamy przez te otwory sznurek bądź też pasek. Robimy to w taki sposób, aby te okładki połączyć i aby teczka, która powstanie w ten sposób, mogła być przewieszona przez ramię. Sznurka albo paska wiążemy. Regulujemy długość ramion. Taką teczkę możemy przewiesić przez ramię. Do teczki wkładamy zapas gazet. To powinny być odpowiednio przycięte gazety z papieru, który dobrze chłonie wilgoć. Oprócz teczki zapasu gazet powinniśmy się zaopatrzyć w narzędzia, które pomogą nam zebrać rośliny w terenie. To będzie scyzoryk. Scyzoryk wykorzystujemy zwykle do zbioru roślin zielnych. Natomiast sekator używamy wtedy, gdy zbieramy drzewa i krzewy. Zamiast scyzoryka można zaopatrzyć się również w łopatkę ogrodniczą, która jest narzędziem bezpieczniejszym, ze względu na to, że nie jest tak ostra jak scyzoryk. Natomiast jest mniej praktyczna podczas pracy w terenie, dlatego że scyzoryk jest niewielki, zawsze można go schować do kieszeni. Natomiast w przypadku łopatki ten transport jest troszeczkę trudniejszy. Oprócz narzędzi i teczki należy zaopatrzyć się również w notatnik i długopis. Ja jeszcze chciałam Państwu pokazać teczki, takie profesjonalne teczki botaniczne moich kolegów. Proszę zwrócić uwagę, w obu przypadkach mamy do czynienia z teczkami, które są wykonane ze sklejki. Ta sklejka jest połączona przy pomocy pasków ze starych plecaków bądź też toreb. Teczki mają, są regulowane. Obie teczki można przewiesić przez ramię. Spójrzcie Państwo, to jest teczka formatu A3 i taki format preferujemy. Ta teczka jest nieco mniejsza, ale również jak najbardziej nadaje się do pracy w terenie. Tak przygotowani możemy udać się w teren w celu zbioru roślin. Proszę Państwa, przystępujemy do zbioru roślin w terenie. Ściągamy teczkę z ramienia, rozkładamy teczkę i znajdujące się w niej gazety, a następnie wykopujemy rośliny. Staramy się roślinę wykopać w taki sposób, abyśmy mieli również części podziemne. Proszę zwrócić uwagę na to, że niektóre rośliny wytwarzają rozłogi. Obecność tych rozłogów jest ważną cechą taksonomiczną niektórych gatunków. W związku z tym trzeba na nie zwrócić szczególną uwagę podczas zbioru roślin.
pozbywamy się gleby z korzeni i innych gatunków. Tak, mamy już jeden gatunek zebrany. Zawsze starajcie się Państwo zebrać nie tylko jeden okaz, ale dwa przynajmniej, żeby wychwycić zmienność w gatunku. Zbieramy kolejną roślinę. Widać zarówno części nadziemne, jak i fragmenty korzeni. Ten okaz powinniśmy sobie podpisać. Można go sobie tutaj na gazecie ponumerować, notatkę sporządzić w notatniku, ewentualnie notatkę dotyczącą siedliska sporządzić bezpośrednio na gazecie. Kolejna roślina, przekładamy gazetę. Teraz może wyższą roślinę sobie weźmiemy. Spójrzcie Państwo, trawa, która nie mieści się do mojej teczki botanicznej. W związku z tym będę musiała ją złożyć. A żeby ustrzec się przed wychodzeniem liści poza siatkę, przygotowałam sobie taki kawałek papieru, który złożyłam na pół, nacięłam i w ten otwór, który powstał w wyniku nacięcia, wkładam roślinę, tak, co spowoduje, że ona nie będzie wychodziła już poza gazetę. Starajcie się Państwo w taki sposób chować rośliny do gazet, aby one nie wystawały poza gazety. Dlatego, że jeśli roślina wystaje poza gazetę, a jest ciepły dzień, więdnie, a taka zwiędnięta roślina to jest roślina, którą bardzo trudno rozłożyć później do suszenia. Po powrocie z terenu musimy nasze rośliny zabezpieczyć. W przypadku roślin, które mają niewielkie rozmiary, do suszenia roślin możemy wykorzystać książki o większym formacie. Żeby zabezpieczyć książkę przed zabrudzeniem, wystarczy położyć ręcznik papierowy. Na ręczniku papierowym układamy starannie rośliny. Rośliny przykładamy kolejnym ręcznikiem papierowym i zamykamy książkę. Do zbioru, do suszenia roślin botanicy wykorzystują takie specjalne siatki, które przewiązują sznurkami. To są siatki, które składają się z dwóch metalowych kratek. Między te kratki wkładamy materiał, który, jak Państwo widzicie, ułożony jest na kształt harmonijki. To jest bardzo dobry, bardzo dobrze chłonący wodę materiał typu juta. I teraz znowu bierzemy gazetę. Na gazetę kładziemy roślinę. Zamykamy gazetę. Tak? I idę sobie od spodu. Wkładam gazetę z rośliną pomiędzy dwie warstwy materiału. Przekładam materiał, biorę kolejną gazetę, układam roślinę, zamykam gazetę, przekładam materiałem,
i biorę kolejną gazetę. Na gazecie znowu kładę roślinę, zamykam gazetę i przekładam materiał. Suszenie roślin o niewielkich rozmiarach nie nastręcza większych problemów. Gorzej jest, gdy chcemy zasuszyć rośliny, których wielkość jest większa niż wielkość naszej siatki do suszenia roślin. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? W takiej sytuacji należy roślinę pociąć. Obcinam dolną część rośliny, tak żeby zachowane były dolne liście i żebym widziała korzeń, tak? Następnie wycinam fragment środkowy rośliny oraz część szczytową. Zwróćcie Państwo uwagę, że mam tutaj bardzo dużo liści nałożonych jeden na drugi, co będzie powodowało trudności, jeśli chodzi o suszenie. Żeby roślina ładniej się zasuszyła, żeby nie szczerniała podczas suszenia, staram się poprzekładać przynajmniej część liści dodatkowymi kawałkami gazety albo po prostu kartkami papieru. W ten sposób przygotowany materiał zamykam, szukam wolnego miejsca w wiucie. Wkładam roślinę, zamykam i mogę wkładać roślinę kolejną. Takie cięcie roślin na trzy części jest bardzo często konieczne w przypadku przedstawicieli rodziny baldaszkowatych. Spójrzcie Państwo, tutaj widzicie dolną część rośliny z fragmentem korzenia i najdolniejszym liściem. Tutaj widzicie Państwo środkowy fragment łodygi, również z liściem. Widać bruzdowanie na łodydze, widać charakterystyczną pochwę liściową. I trzecia część rośliny, szczytowa część z kwiatostanami. Tak? W przypadku rośliny reprezentujących rodzinę apiace, taki pojedynczy arkusz zielnikowy będzie składał się z takich trzech elementów. Każdy z nich wymaga oddzielnego suszenia. Takie cięcie roślin stosuje się zwykle do roślin dwuliściennych. Traw, tużyc nie tniemy. Te rośliny składamy. Robimy to w ten sposób, że odmierzamy sobie wysokość naszej siatki i składamy roślinę tak, żeby nam spoza tej siatki nie wychodziła. Przy czym zwróćcie Państwo uwagę, że te trawy, tużyce, one są dosyć niesforne. One będą chciały wydostać się spoza naszej siatki. Dlatego też wycinam sobie taki kwadratowy czy prostokątny kawałek papieru. Nacinam go, składam na pół, nacinam go w ten sposób. I przez ten otwór, który powstaje w wyniku nacięcia, przekładam roślinę, wkładam ją do gazety. Spójrzcie Państwo, w tym momencie udało nam się okiełznać trawę. Wkładamy do juty, przekładamy jutę i możemy wkładać kolejny okaz. Po włożeniu wszystkich roślin do juty kładę jutę z roślinami na kratce, przykładam drugą kratkę
i całość siatki związuje. Staram się ścisnąć sznurek tak mocno, jak to tylko możliwe, żeby rośliny schły płasko. Taką siatkę umieszczam w miejscu, które jest dobrze nasłonecznione i dobrze przewietrzane. Proces suszenia roślin należy kontrolować. Codziennie należy sprawdzać, czy gazety, w których schną rośliny, nie są wilgotne. Jeśli gazety są wilgotne, należy te gazety wymieniać na suche. Jeśli po kilku dniach roślina wyschnie, możemy roślinę wyciągnąć z siatki. Tak powinny wyglądać rośliny prawidłowo zasuszone. One są płaskie, tak? Niepofalowane. I to, co Państwa obowiązuje, to właśnie przygotowanie takich wysuszonych roślin w gazetach. Oczywiście każda roślina powinna być zaetykietowana. Na etykiecie powinna się znaleźć łacińska nazwa gatunku, jej przynależność do rodziny, jak również data zbioru, miejsce zbioru, siedlisko i stanowisko. Spójrzcie Państwo, a tak przechowywane są materiały zielnikowe w naszym herbarium. Te rośliny, które wyschły, przyklejane są na takie duże arkusze formatu A3. One są przyklejane taką specjalną papierową taśmą, dzięki czemu roślinę można delikatnie przesuwać i każdy arkusz jest zaetykietowany. W takiej formie rośliny oddaje się do zielnika.